Telewizja z jajem. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji Intercamp, emitowanej z ośrodka Halny w Wiśle. Mamy dzisiaj środę i zostały już tylko 3 dni pracy i zabawy na obozie Intercamp. Zapraszam Państwa do obejrzenia materiału na temat Wisły, który przygotowały dziennikarki naszej stacji. Co się podoba w Wiśle? Wisła jest bardzo ciekawym miastem, jest tutaj mnóstwo atrakcji. Mógłbym wymieniać naprawdę całymi godzinami. Nie jesteśmy parą, chcielibyśmy od razu wszystkie takie dziwne podteksty wyprostować, zdementować. Na parku linowym byłam już 10 razy. W Gołębieskim byłam. Na tych wesołych miasteczkach to nawet nie chodzę tam, bo tam to można dostać zawrotu głowy. Bez sensu, no nie ma nic. Ale z Małyszem się znam, to jest dobrze. Czasem tam też wpadamy do niego, poopowiada, co się tam w świecie dzieje. Generalnie to słabo, no. Bardzo lubię chodzić po ptaku, to jest chyba, nie wiem, jakieś takie iść nad Wisły w ogóle tam, na mostu. Jakiś sentyment, że panie tu wracają? Może jest? Może to jest nasze, polskie. Właśnie, ale coś ciekawego, nie trzeba daleko jeździć, tylko też to jest ładne. Przyjechaliśmy tu na obóz rehabilitacyjny z Oświęcimia, a przyjechaliśmy pozwiedzać. I byliście w jakimś ciekawym miejscu, co robicie? Byliśmy na basenie. Zwiedziliśmy boisko, pograliśmy trochę i dzisiaj jesteśmy w mieście. Zapraszamy Państwa do obejrzenia bardzo słynnego talk show pod tytułem Urzekła mnie Twoja historia, w którym usłyszymy krótką historię ludzi z dziwnymi ksywami. Witam serdecznie naszych gości. No właśnie, może przedstawicie nam się sami? Kasia Robak-Nowicka. Robert Laska-Wojciechowski. A skąd właśnie takie ksywki? No to... To nie jest skomplikowana historia. Zawsze nigdy nie mogłam dosięgnąć do tablicy. W podstawówce zawsze podstawiali mi krzesło, no i stąd w sumie ta ksywa, nie? Od mojego wzrostu. Dzisiaj martwiłam się, że w parku linowym nie wpuszczą mnie w ogóle na żadną trasę, bo standard, znaczy minimum dopuszczalne było 1,50 m, tak? A ja mam tylko 4 cm powyżej, także... No, ja szedłem na basen z moją klasą, słuchałem muzyki. To było w 5. klasie podstawówki. I nie wiedziałem, że mają taką grę, że kto stanie na pasztecie Podlaskim, ten jest laska. No i wszyscy uciekali, ja stanęłem. No i zaczęli wołać laska, że miałem długie włosy, to się przyjęło. A czy kiedyś wam przeszkadzało, że właśnie tak do was mówili? To znaczy mi to nie przeszkadzało, mi to w ogóle ułatwiało sprawę, bo tylko komuś powiem, że jestem Robak, od razu się zapamiętuje. Gdybym powiedziała, że jestem Kasia, nikt by nie pamiętał. No, tak. No mi na początku tak, ukrywałem to przed mułem, moim bratem. Jakieś... Ej, ale nie śmiejcie się, bo to nas rozprasza, tak? Ukrywałem to przed mułem jakieś 4 miesiące, jak muł usłyszał na zawodach, bo razem trenowaliśmy pływanie od moich kolegów. Powiedział rodzicom i rodzice zaczęli się ze mnie naśmiewać, laska, laska. Ale teraz mi już to nie przeszkadza. Czyli teraz lubicie już swoje pseudonimy? Tak. Każdy nas pamięta. A jakbyście sobie mogli sami wymyślić jakieś, to jakie to?
Ja myślę, że ja bym się nazywała Misia, tak mi pasuje po prostu tutaj, no. A ty laska? Bobby King. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Fajnie było. Możemy już iść? Możemy już iść? Na Interkampie odbywało się wiele imprez, między innymi gra 50 pytań. Nasza kamera śledziła wszystkie poczynania uczestników oraz kadry, a oto co zarejestrowała. To mamy ja nie umiem. Bo są balkony, wszyscy są zintegrowani. Bo są balkony? Mamy ładną pogodę, bo jest impreza i prysznice działają. Witam was, szanowni moi podróżnicy. Pan Marcin z miasta. Ukraińcy. Pan Artur też. Pan Marcin, serdecznie. Pan Artur też. To Państwo, Państwo. O, podoba się. O, to są super. Są super. Proszę zaśpiewać piosenkę z repertuaru Disco Polo. Będę brał cię. Gdzie? Brał cię mnie. You know that I love you so. Say you're mine and give me tonight. Let's stay together. Please don't go. Panie, dobrze, to dziewczyny, wyobraźcie sobie, że jesteście grupą kosmitów. Do Eskimos? Do Egiptu! Fruwał! Gadając. Rewelacja! Mam! Yeah! Yes! Najgorsza historia dzisiaj. Pijej co? Bo kiero pana zabije. Pan Artur ma duży rozmiar buta. Więc nie zastanawiaj się i ciągnij sznurówkę. Chodź mi na twoja droga. Nie uważaj mnie za swojego wroga. Dzień dobry. 6 minus 145 minus 132. Ile osób w końcu tą kapoerę przyszedł? 5. Nie wiem. Już? Już, naprawdę? Wiesz co? Powiem ci tak. Nie wiem, co tutaj robię. W ogóle nie mam pojęcia. Znaczy fajnie jest, nie? Fajnie, dużo ludzi. Na zastępstwo za panią Basię i za panią Agnieszkę. No, to jakieś wykręcone małolaty muszą być. No właśnie, oni cały czas nam mówią, że mam dawać jakieś zadania, nie? Nie wiemy ogólnie, o co tu chodzi. To jest jakieś zoo. Put your loving hand out.
Leciał taki fajny ten, wiesz, numer telefonu, jak to ktoś by wiedział, to może zadzwonić, dobra? Zadzwonić. My się zgubiłyśmy. Ha!